Dzień dobry. Dzisiaj jest 1 kwietnia. Jak ktoś nie wie, to informuję, że jest to prima aprilis. Jest to dzień, w którym można mówić prawdę, a potem udawać, że się żartowało. Można również żartować, udając, że się mówi prawdę. I zależy od odbiorcy, czy odbiorca uważa, że się żartowało, czy się mówi prawdę, to znaczy, że ja mogę mówić, co mi przyjdzie do głowy, a wy to możecie wziąć albo za prawdę, albo za żart. I przyszło mi dzisiaj do głowy z okazji prima aprilisu, że chcę was poinformować, drodzy panowie, bo ten film jest do panów, że przychodzi w życiu mężczyzny taki moment, że bardzo chciałby mieć potomstwo. I teraz z kim należy zrobić to potomstwo? Bo jeżeli się już robi potomstwo, to najlepiej takie potomstwo jest zrobić z kobietą. I teraz jak się ma kobietę, to można z nią robić potomstwo. Natomiast jeżeli się ma więcej niż jedną kobietę do wyboru, to dobrze jest wybrać właściwą matkę dla swoich dzieci. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wybrać właściwą matkę dla swoich dzieci. Czyli jeżeli się decyduje, że nadszedł taki moment w moim życiu, że marzę o tym, żeby mieć gromadkę dzieci własnych, to mogę popełnić ogromny błąd, wybierając niewłaściwą producentkę tych dzieci. I ostrzegam wszystkich, których jeszcze ostrzec można, jeszcze się zdąży, żeby wybrali właściwą kobietę na matkę swoich dzieci. Sposób wybierania jest banalnie prosty. Właściwa kobieta nadająca się na matkę dzieci jest to kobieta, która jest w tobie zakochana bez pamięci, po uszy i która marzy o tym, żeby zdobyć cząstkę ciebie i mieć ją na zawsze, na zaś, na stałość, na całe życie. Ona chce, żeby twoja cząstka, ta mała cząstka, czyli ten jeden plemnik, który pochodzi od ciebie, żeby on żył długo i szczęśliwie. I to jest właściwa kobieta na matkę twojego dziecka. Niewłaściwa kobieta na matkę twojego dziecka to jest to, co zazwyczaj facet wybiera. To znaczy facet jest zakochany w kobiecie, bez pamięci, bez rozumu i bez sensu robi z tą kobietą dziecko, mimo że ta kobieta za bardzo w nim zakochana nie jest, ale jest z nim. To znaczy, drodzy panowie, ostrzegam, jeżeli zrobisz dziecko z kobietą, którą kochasz, jednostronnie, to znaczy ona mówi, że cię kocha, a kobieta jak mówi, że cię kocha, to znaczy, że powinieneś popatrzeć na kalendarz, bo to jest wtedy prima aprilis. I dlatego, drogi mężczyzno, informuję cię, jeżeli kobieta mówi, że cię kocha, to zazwyczaj ma akurat takie wrażenie, a że kobieta jest zmienna, to nie jest długotrwałe to, co mówi. Natomiast to, jak cię kocha, to jest to odczuwalne latami. Jest odczuwalne przez ciebie, jak również przez twoje dzieci. I dlatego życzę ci,
abyś miał to szczęście w życiu i zrobił dziecko z kobietą, która ciebie kocha. No, jakbyś miał kupę szczęścia, to ty ją też będziesz kochał. Prima aprilis.